Witam Państwa serdecznie, Patrycja Nawrocka. Zapraszam na rozmowę Echo24, a moim i Państwa gościem jest, można powiedzieć, odkrywca, na pewno redaktor naczelny miesięcznika Odkrywca, Piotr Maszkowski. Witam serdecznie. Witam również. No i pierwsze pytanie to oczywiście, na jaki temat piszecie w tym miesięczniku? Generalnie zajmujemy się już od 18 lat, bo to jest czas, od kiedy jesteśmy na rynku wydawniczym. Jesteśmy jedynym pismem zajmującym się wyłącznie kwestiami tajemnic przyszłości. Jedynym w Polsce? Jedynym w Polsce pismem zajmującym się wyłącznie tajemnicami historii, odkryciami i poszukiwaniami wszelkich materialnych śladów przeszłości. Głównie nastawionym oczywiście na wiek XX, chociaż nie unikamy okresów wcześniejszych. A czy piszą u Was tylko polscy odkrywcy, czy również międzynarodowi? Głównie naszą taką programowo skupiamy się wyłącznie na sprawach polskich, chociaż od czasu do czasu, jeżeli mamy jakieś połączenie ze sprawami polskimi, zagranicznymi, przepraszam, oczywiście również opisujemy tego typu sprawy. A czy grupą odbiorców są tylko ci, którzy są w branży, czy macie czytelników po prostu interesujących się nowościami, nowinkami? Znaczy tutaj trudno mówić o jakiejkolwiek branży. Jesteśmy, piszemy głównie dla ludzi zainteresowanych przede wszystkim historią i, tak jak już wspomniałem, odkrywaniem jej materialnych śladów przeszłości, a także wszelkimi poszukiwaniami, śledztwami historycznymi, dość mocno pogłębionymi, ponieważ nie ograniczamy się oczywiście, zanim już ruszymy w teren, zanim zaczniemy poszukiwania przy wykorzystaniu różnorakich metod inwazyjnych czy bezinwazyjnych właściwie na początku samym. To znaczy, zanim zaczniemy kopanie, to oczywiście też jest cały proces, ponieważ żeby już do tej finalnej fazy dojść, którą jest to kopanie, musimy uzyskać szereg pozwoleń i zezwoleń zgodnie z wszelkimi obowiązującymi procedurami. Czyli jak procedurami. Wygląda ten proces? Najpierw obserwacja. Mamy temat. Mhm. Przede wszystkim jest temat, gdzieś jest jakiś trop. Podejmujemy go, staramy się go pogłębić. Przede wszystkim na podstawie źródeł, których również usilnie poszukujemy, bo jeżeli mówimy o jakiejś historii skarbowej czy jakiejś tajemniczej, na przykład tajemniczym obiekcie podziemnym, tutaj w przypadku Dolnego Śląska, to jest taka nasza regionalna specyfika. W tym momencie poszukujemy źródeł wszelkich możliwych dokumentów, opracowań dotyczących danego obiektu, danego regionu. Zagłębiamy się również w archiwa, niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy tutaj ziem naszych dolnośląskich, czy jakichkolwiek innych. Szukamy materiałów archiwalnych w sumie na całym świecie. Nie ograniczamy się oczywiście do instytucji polskich, ponieważ te ślady nawet tej naszej lokalnej historii możemy odnajdywać w materiałach, w archiwach praktycznie całego świata. W Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech oczywiście. A przykład takiego odkrycia na Dolnym Śląsku, w którym musieliście korzystać ze źródeł międzynarodowych? Ja bardzo często nawet w swojej pracy korzystam pracuję na źródłach brytyjskich na przykład. I miałem taką historię dotyczącą powiedzmy dywersanta brytyjskiego, wysłanego pod koniec II wojny światowej do Wrocławia, który został zrzucony tutaj w grudniu 1944 roku przez kierownictwo operacji specjalnych brytyjskich. I miał tutaj we Wrocławiu założyć komórkę wywiadu i dywersji przeciwko Niemcom. Ja akta odnalazłem właśnie w British National Archive Q pod Londynem, gdzie dostałem praktycznie całe akta dotyczące i operacji, i tego agenta, a wszystko się zaczęło od niewielkiego fragmentu w książce Normana Davisa Mikrokosmos. Także udało się bardzo fajnie tą historię w tym przypadku oczywiście dopełnić. Natomiast jeżeli chodzi nawet o tutaj nasze obiekty, te najbardziej tajemnicze, podziemia Rize, no tutaj już kolejna generacja właściwie poszukiwaczy nie tylko w terenie, ale również w archiwach penetruje wszelkie możliwe instytucje na całym świecie i dociera do niezwykle ciekawych źródeł, oczywiście dotyczących właśnie tego tajemniczego przedsięwzięcia. Tajemniczego mówię dlatego, że nie znamy do końca jego przeznaczenia. Natomiast coraz częściej udaje się układać te
puzzle, tą układankę i dopowiadać te luki wszystkie, których do tej pory nam brakowało. I takim swoistym paradoksem, bo pani pyta o instytucje zagraniczne, ale na przykład dokumenty, fragmenty planów nawet tego obiektu, akurat w przypadku sztolni w Rzeczce, zostały odnalezione w Kamieńcu Ząbkowickim, w archiwum. Czyli szukamy na całym świecie, a czasami te materiały archiwalne znajdują się tutaj u nas właściwie pod nosem, nigdzie nie ukrywane, nigdzie nie ukradzione, tylko po prostu tutaj na miejscu. Także to też jest taki swoisty fenomen tego typu poszukiwań. I oczywiście takie odkrycia archiwalne w postaci choćby planów pomagają nam ustalać i właśnie ukierunkowywać na konkretne wymieniliśmy działania. Wymieniliśmy już i plany, i skarby, i sztolnie. Co najczęściej odkrywacie? I na Dolnym Śląsku przede wszystkim. Jakie skarby udało wam się ostatnio odkryć? Jakie zjawiska, jakie miejsca? Tutaj przede wszystkim warto sobie zdefiniować pojęcie skarbu jako takiego, bo dla każdego jest to coś innego. Oczywiście możemy poszukiwać skarbów typu mitycznego, prawda? Jak mieliśmy ostatnio złoty pociąg, on raczej do tego typu skarbów należy. Możemy szukać wszelkich tropów, śladów związanych równie mitycznym złotem Wrocławia. Natomiast takim skarbem są też informacje, które pozwalają docierać i odkrywać konkretne już obiekty, pogłębiać wiedzę o nich. Myśmy ostatnio pracowali na przykład na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Przepięknie malowniczy położony zamek, gdzie udało nam się przeprowadzić w ciągu tego roku szereg badań bezinwazyjnych, uzyskać szereg anomalii, czyli śladów. Bezinwazyjnych, czyli? Bezinwazyjnych, czyli przeprowadziliśmy badania aparaturą geofizyczną, szukając ewentualnych anomalii, czyli które wskazują ewentualnie puste miejsca. My do końca nie jesteśmy w stanie zdefiniować, czym jest anomalia, poza tym, że jest czymś, co odróżnia od standardowego gruntu. W tym przypadku na kilkanaście tego typu miejsc natrafiliśmy, które mogą być absolutnie, czy mogły być, bo już część sprawdziliśmy, wszystkim. Czyli zamurowanymi pomieszczeniami, do których przez wieki, a może lata, nie było dostępu. I tutaj właśnie nawet ostatnio w grudniu, znowu po uzyskaniu naprawdę szeregu pozwoleń, przeprowadziliśmy już badania stricte archeologiczne, bo to jest obiekt zabytkowy, weryfikując właśnie jedną z takich anomalii w jednej z piwnic, tak zwanej Izbie Tortur, i tam jedna z anomalii okazała się zwykłym zasypiskiem, bo to jest taka szara rzeczywistość poszukiwań, że to, co najbardziej jest obiecujące, często się okazuje dość banalnym znaleziskiem, chociaż udaje się zawsze coś dopowiedzieć i wykluczyć. Natomiast innym miejscem, które udało nam się rozkopać i sprawdzić, była inna część tejże samej piwnicy i tam natrafiliśmy na szczątki szkatułki. Moment był dość emocjonujący, bo rzeczywiście w pewnym momencie po ściągnięciu posadzki i wierzchniej warstwy zaczął się ukazywać zarys drewnianej skrzynki, ale wcześniej zaczęły wychodzić metalowe uchwyty oraz klucz. I to był naprawdę moment, gdzie w bajce. Gdzie i prawdziwe odkrywanie skarbu, który ukryty jest w skrzyni. Tak, rzeczywiście troszkę jak w bajce emocje i nadzieje były duże. Natomiast niestety okazało się, że prawdopodobnie jest to jakieś zasypisko wtórne, czyli ktoś opróżnił tą, przynajmniej zawartość tej skrzynki, ona była bardzo silnie skorodowana, ona nie była w całości. Trudno nam w tej chwili wydatować konkretnie czas, z którego pochodziła, natomiast w tej chwili poddajemy analizie odnalezione elementy, artefakty, które być może pozwolą nam określić coś więcej. Więc już wiadomo, ja nie zamykam z jakiego okresu tej historii. Pochodzi ta szkatułka? Prawdopodobnie XIX wiek, ale na razie tego nie mogę potwierdzić. To jest na razie wstępna hipoteza oparta wyłącznie na takiej wstępnej ocenie tych przedmiotów. Natomiast to nie koniec. Mamy tam przede wszystkim najbardziej obiecujące miejsce na dziedzińcu wewnętrznym, gdzie mamy... Mówimy o Zamku Grodno. Cały czas o Zamku Grodno. Cztery takie miejsca. Oczywiście z tym zamkiem związanych jest masa legend od średniowiecznych poprzez drugowojenne, więc no mówię, mamy możliwość przebadania, zweryfikowania, więc już na wiosnę ruszymy dalej. Także to z takich konkretnych
przykładów. Wcześniej jeszcze, też warto wspomnieć, prowadziliśmy pracę na Zamku Czocha. Też niezwykle malowniczy, pod Leśną, niedaleko Lubania, więc również Dolny Śląsk. No jeden z takich chyba trzech najbardziej malowniczych zamków i spektakularnych wręcz. Co prawda nie tak bardzo stary w swej zewnętrznej powłoce, ponieważ to efekt, on jest w sumie najbardziej średniowiecznym z nieśredniowiecznych zamków, ponieważ ten kształt, który ma, bardzo średniowieczny, jest efektem przebudowy i swoistej mody, w której został przebudowany na przełomie wieków XIX i XX. I on posiada rzeczywiście też szereg różnego rodzaju tajnych przejść, tuneli, ale one były projektowane niestety później. Natomiast niewykluczone, że posiada również innego rodzaju tajemnice i myśmy taką jedną z nich zweryfikowali. Jaka to tajemnica? Była to zamurówka, będąca prawdopodobnie efektem powojennej przebudowy, ponieważ ten obiekt został przejęty przez wojsko. Więc wojsko, chcąc sobie obiekt udrożnić lub zamknąć na potrzeby ośrodka, który tam stworzono, no zamurowywała pewne części. Nam się udało uzyskać pozwolenia i rozbić tą ścianę. No i rzeczywiście tam się ukazały elementy klatki schodowej. No i znowu, pracujemy na obiekcie zabytkowym, więc jakby zakres prac inwazyjnych jest mocno ograniczony. Natomiast tu znowu pewna furtka została znowu otworzona do pogłębienia jakiejś wiedzy i być może pogłębienia dalszej tajemnicy i próby jej rozwiązania, co dalej i co dalej za tymi schodami przede wszystkim. Ponieważ dopóki możemy technologie wszystkie możliwe tego świata wykorzystywać i też to robimy w postaci badań bezinwazyjnych, georadary, metody elektrooporowe, magnetometryczne i tak dalej. Natomiast no, nie stworzona została jeszcze taka technologia, która by pozwoliła prześwietlać grunt czy zaglądać do czegoś, czego nie widać. Więc dopóki nie rozkopie się, dopóki się nie przebije przez jakieś elementy zabudowy, no nie będziemy nigdy wiedzieć, udowadnia co się tam znajduje. Udowadnia pan, że Dolny Śląsk naprawdę jest tajemniczy. To nie jest tylko słowo wytrych. Faktycznie takie obiekty się tam znajdują. A co jeżeli chodzi o światowe odkrycia w ostatnich latach? No trzeba przyznać, że rzeczywiście ostatnie lata, zresztą ja powiem tak, skarby są odkrywane systematycznie przez ludzkość. Właśnie, czy one się kiedyś skończą? Od zarania. To jest taki proces już dziejowy, który jest właściwie niekończący i jest no, stary tak naprawdę jak ludzkość, ponieważ w obliczu zagrożenia czy różnych innych nadzwyczajnych sytuacji ludzkość po prostu ukrywała różnego rodzaju cenne przede wszystkim rzeczy i to praktycznie mamy z tym do czynienia od starożytności aż po czasy dzisiejsze, więc dopóki będą wojny, dopóki będą sytuacje niestabilne na tym świecie, tego typu skarby będą. Tych skarbów paradoksalnie z okresów starszych, czyli starożytności, średniowiecza czy epoki nowożytnej wychodzi znacznie więcej niż tych skarbów, powiedzmy, którymi tutaj na Dolnym Śląsku żyjemy, czyli takich skarbów III Rzeszy, ukrytych depozytów złota i tak dalej, to wciąż pozostaje w sferze jakichś, czy przepraszam jeszcze, ukrytych dzieł sztuki, bo to też tutaj tym żyjemy. Natomiast wychodzą rzeczywiście skarby z okresów wcześniejszych. I tutaj na Dolnym Śląsku mieliśmy na przykład na początku roku odkryty zupełnie przez przypadek skarb średniowiecznych monet nieopodal Wałbrzycha. Jak się okazało, niezwykle cennych, zarówno pod kątem historycznym, ale również materialnym. Co ciekawe, ten przypadkowy znalazca otrzymał nagrodę. Więc nagrodę tutaj, w jakiej postaci? W nagrodę pieniężną. Mhm. Z tego, co się orientuję. I to jest fajne, tylko tutaj od razu uczulam, że warunkiem otrzymania takiej nagrody jest owa przypadkowość dokonania znaleziska, a nie zamierzone poszukiwania i odnalezienie danego przedmiotu. Jak osądzić, czy znalezisko było przypadkowe, czy zamierzone? To jest tak. To stanowi trochę taką tajemnicę Poliszynela.
z jednej strony, bo takich przykładów nawet w tym roku mieliśmy całkiem sporo, kiedy zgłaszane były do konserwatorów zabytków czy na przykład instytucji muzealnych różnego rodzaju skarby. Skarby w ujęciu artefaktów pochodzących z przeszłości, nazwijmy to, ogólnie to były skarby monet, biżuteria, elementy na przykład starożytnych kultur zamieszkujących nasze ziemie. I no, w wielu przypadkach one były rzeczywiście dokonywane przez przypadek. Natomiast często, jak słyszymy historie takie, że dzik rozkopał, nie wiem, jakąś ziemię i wyszły tam jakieś precjoza, ktoś to zgłasza jako przypadkowe znalezisko, albo ktoś kopał robaki i w tym momencie też odnalazł jakiś skarb monet niezwykle cennych, to się nam każe zastanowić troszeczkę. Natomiast postawa Ministerstwa Kultury i konserwatorów zabytków, często przyznających takim znalazcom nagrody będące pewnym procentem, to jest przeważnie 10% wartości takiego znaleziska, no, każe nam no, zaakceptować ten stan i rzeczywiście uznać, że one zostały dokonane przez przypadek, ponieważ ja tutaj nie chcę, nie wiem, czy propagować, czy z drugiej strony nawet oceniać. Natomiast ludzie, którzy szukają skarbów świadomie, rozkopują kurhany, stanowiska archeologiczne, no nie powinni tak naprawdę, nie zasługują właściwie na miano poszukiwaczy, tak? Ponieważ oni zwyczajnie rabują stanowiska archeologiczne, więc nasze dziedzictwo narodowe, a tego robić nie wolno, a żeby to zrobić, czyli żeby poszukiwać, trzeba spełnić szereg warunków, które są do spełnienia tak naprawdę przez każdego, coraz więcej ludzi, z którymi dzielimy pasję poszukiwań, zakładają stowarzyszenia i rzeczywiście współpracując z archeologami dokonują tego typu poszukiwania. Czasem i odkryć. Jeżeli chodzi o takie światowe odkrycia, które wstrząsnęły ludźmi w ostatnich latach, to co można wytypować? Jakiś wrak na przykład? Często słyszy się o opuszczonych wrakach. Jest taka firma, są generalnie w Stanach Zjednoczonych firmy specjalizujące się w poszukiwaniach skarbów, w szczególności skarbów z zatopionych wraków. To są właściwie takie korporacje poszukiwawcze. Tutaj warto wymienić nazwę, nawet Global Exploration. To jest firma rzeczywiście o długiej tradycji, która rzeczywiście wyspecjalizowała się w poszukiwaniach konkretnych wraków, czyli przede wszystkim w studiowaniu źródeł i na ich podstawie docieraniu do miejsc katastrof, w których były zatapiane galeony wypełnione złotem. I oni rzeczywiście tych, przepraszam, tylko dokończę, oni tych odkryć dokonują i to są rzeczywiście miliardowej właściwie wartości znaleziska, które też z jednej strony trochę szczęścia nie dają, ponieważ przeważnie nie stają się automatycznie własnością tychże firm, tylko po długich, długich procesach z różnymi stronami, państwami, które uważają się za spadkobierców danego okrętu, nawet jeżeli to miało miejsce 300-400 lat wcześniej, to się kończy przeważnie takimi długimi procesami. A pana ulubione odkrycie w Polsce? Najciekawsze dla pana? Na przestrzeni ostatnich lat oczywiście, tak? I tutaj to jest jedno z najtrudniejszych dla mnie pytań, jakie może być, ponieważ tak jak już wcześniej wspomniałem, nawet drobne i niezbyt spektakularne odkrycie może mieć kluczowe znaczenie. Tak jak mówię, najbardziej cenię sobie odkrywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji. Jako historyk również mam do tego szczególny sentyment i uważam to za niezwykłe, niezwykle wartościowe znaleziska. Natomiast i tutaj właśnie tak jak wspomniałem Rize, ale też w tym roku udało się dotrzeć do materiałów archiwalnych dotyczących no, dość spektakularnego obiektu, jakim jest tunel kolejowy w Jeleniu Konewce. To jest z kolei pod Łodzią, więc to nie jest nasz region, natomiast rzeczywiście ta dokumentacja była wielokrotnie poszukiwana. Z drugiej strony braliśmy również udział w poszukiwaniach już takiego
to jest bardziej poważny temat, ponieważ na Opolszczyźnie udało nam się po wieloletnim śledztwie właściwie ustalić miejsce mordu Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego nad grupą partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych, którzy zostali zamordowani. Śledztwo trwające praktycznie 20 lat, w które myśmy się częściowo włączyli i pracowali nad nim w ciągu ostatnich 5 lat, zresztą wspólnie na pewnym etapie z Instytutem Pamięci Narodowej. I właściwie i nasze ustalenia Instytutu Pamięci Narodowej pozwoliły na rzeczywiście zlokalizowanie tego mordu i wydobycie szczątków pomordowanych. Także to jest też sprawa, możemy mówić o różnych aspektach poszukiwań, ale taki kolor i taką wartość mają też tego typu działania. Dziękuję bardzo za rozmowę. Była bardzo, bardzo mnie zaciekawiła. Wydaje się to być fascynująca praca i też polecam Państwu do odkrywania wraz z miesięcznikiem Odkrywca. Moim i Państwa gościem był Piotr Maszkowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.